ostatnio popularny filmik, Google podsłuchuje Amerykanów, pan Amerykanin nagrał film i udowodnił, że to się dzieje w Ameryce. Holy shit! Everybody burn your microphones! Oh no, there's dog toys right here! I my chcemy powtórzyć ten test w Polsce. Będziemy rozmawiać sobie na początku na ten temat i zobaczymy, czy Google da nam jakieś reklamy związane z tym tematem, panowie. I zobaczymy, czy w Polsce też to działa. Jak widzicie, wyszukiwanie głosowe jest włączone. Warszawski koks. Raz, dwa, trzy. Działa. Google wszystko słucha. Działa. Słucha. Teraz wchodzimy na najpopularniejsze portale i sprawdzamy reklamy, czy są powiązane z tym tematem na tą chwilę. Budelek i dajmy TVN24 może jeszcze. Są reklamy na ten temat, czy nie? Na tą chwilę. Jakie są? Voseba, jakiś Lexus, Fury. O, tu TMS i BMW, ale to targetują na ciebie pewnie, Volkswagen. To BMW. Czyli nie ma. Dobra, dawaj kolejny. O2, czy tu coś jest? Co to jest? Jakieś, a ja wiem. Jakiś serwis. XM nie ma. Wycieczka jakaś, nie. Niesamowite widoki. Lazurowe wybrzeże, dobra, lecimy dalej. Meble Agata to akurat jest ich chyba reklama, taka nie Google. Tutaj mamy jakąś odzież, nie wiem, czy to jest AdSense. Popek, a nie, to był artykuł. Tu jest, a nie, tu nie ma nic. Nie tu ma jest nic. Coś. Itaka. Itaka, La Palma. No nie ma, nie ma nic o tym. Lecimy dalej. Interia. Seat. Seat. XM znowu. Kolejne. No, nie są to tematy powiązane z naszym. A tu na górze co było? Była go jeszcze wyżej troszkę. Było tu. O, apartamenty. Wrocław. No, ktoś wyszukiwał ostatnio. Ale to jest wyszukiwanie. To już wiemy, że standard. To jest standard. Z wyszukiwań. Jakiś portal z naszej branży, bo możliwe, że nie ma reklamodawców też. Akurat tak wąski, wiesz, w tak wąskim temacie. Temat, no. Oj, a jak powinien jest być na Onet, wystarczy, uwierz tak. mi. Tak, i wydaje mi się, że w kwestii tego tematu nie będą szukać ludzi na specjalistycznych forach, bo oni zdają sobie sprawę z tego, że nie da się tego zrobić tak, nie? Szukają osób, które chcą efektów szybko, tu i teraz, nie? Czyli przeciętny człowiek byłby raczej adresatem, tak? Dobra, no. To co, możemy zaczynać? A tu, o jest, jest, Lidl. A tu jest, no. Jest, pięknie na środku. Okej. Zobaczymy, czy mamy jakąś moc. Wyłączamy? To zmienić. Karty. I teraz pytanie, czy robimy to jak pan Amerykanin z wyłączoną wyszukiwarką, czy zostawiamy Google'a? W tym teście. A masz coś od Google'a uruchomionego na komputerze? Nie. No właśnie. Dobra, spróbujemy. Jestem sceptycznie nastawiony do takiego testu, że nie odpalamy przeglądarki, ale spróbujmy. Ale musimy przetestować, jak to zrobił pan Amerykanin. Dokładnie. Tak? No dobra. No dobra, to zaczynamy, panowie. No to zbliżają się wakacje. Tak. Chciałbym zgubić boczki bardzo szybko. I jakie suplementy na odchudzanie mi polecicie? Ale tak minimum 10 kg musisz schudnąć. W tydzień. No. Nie znam żadnego suplementu, żadnego leku na odchudzanie, który by ci pomógł, ale wydałbym wszystkie pieniądze, gdyby taki był. Żeby tak się pojawił. Taniego. Taniego. I szybko, żeby były szybko efekty, żebym szybko schudł i był gotowy na plażę, na sezon plażowy i żebym się podobał wszystkim. To jest mój cel, żeby być bardzo chudy. Tak wkurzę by cię. Też bym chciał. Wiesz, na mnie mówią pączek, bo jestem gruby, nie? I też bym chciał być chudy, a nie jestem. Może trochę rzeźby, takiej wyrzeźbionej sylwetki, muskularnej sylwetki się dorobić. Z dołu brzucha jakby zeszło trochę kilogramów. Wtedy byłby płaski brzuch. A razem jak jest płaski brzuch, idzie też szczupłe nogi, uda. Pośladki. I zero celulitu przede wszystkim. Jakie ja zero mam grube celulitu. Pośladki. Właśnie się zorientowałem, jakie mam grube pośladki. Zawsze mi to przeszkadzało. A chciałbyś zgrabne ciało, sylwetkę. Najzgrabniejsze pośladki chciałbym mieć na lato, na plażę. Na plażę chcę mieć słońce, lato.
się zbliża, a ja jestem taki gruby jak świnia. Ulany jestem. Myślę, że to wystarczy. Jestem gruby, gruby, gruby jestem. Nie chcę być gruby. Chwila prawdy. Dobra. To nie mówmy nic już. Okej. Under Armor. Wyrzeźbiona, żebyś był lżejszy. Wyrzeźbiona sylwetka. O! Ale to jeszcze jest niżej. Odzież. Spokojnie, powiedz, to jest odzież. Może także być przypadek. Zobaczymy inne strony, wiadomo. To jest ich. Cały czas wisi Wasyba, więc to mógł być przypadek. Cały czas jest Lexus. Strach przed szczepieniem. Karabinki były. TV, internet. No, ptasie mleczko to nie typowo nie. Pączyk gada, że chce być, że jest gruby, gruby. Okej, tu jakaś też odzież, Under Armour znowu się odpalił. Ale Under Armour nie jest nadchudzaniem. Ale mówiliśmy o wyrzeźbionej, muskularnej sylwetce, nie? Dobra, Interia. Był Seat. Okej, to było też. Czekaj, czekaj. Czas na sport jest. Przypadek? Czas na sport? No właśnie, pytanie, czy joggery. Ja bym chciał coś mocnego, nie? Chcę mieć tego. Schudni. No joggery też coś się z aktywnością fizyczną kojarzy, nie? To było. Czekaj tu. Nie ma. Ale to nie było od gogla. Pudelek. Samochody. Francuska reklama. Hotele, banki. Wiesz, co może być przyczyną? Nic. Google reklamy ustawia pod słowa kluczowe. I co z tego, że my sobie teraz rozmawiamy na jakiś temat, jak 10 innych osób w pracy używa komputera. I jak ona ma wyfiltrować, że wiesz, jeżeli jest 10 urządzeń, i tylko my mówimy o odchudzaniu. Ja bym się ze swoim LTE połączył. Jasne, ale nie. Zrobimy inaczej. Możemy zrobić w ten sposób, że damy temat, o którym prawdopodobnie nikt nie mówi. Aktualnie i nikt nie szuka. Jesteśmy na to przygotowani. Jakiś wąski. Bardziej tak, no widzimy, że nie ma. No, specjalistyczny. Że był ten Under Armour i to wszystko, nie? No bo głównie na O2 jeszcze mogą być. No to dawaj jeszcze O2, zobaczymy. No mamy sprzęt do ćwiczeń, tak? I jeszcze Marbo, nie? Tak. Z którymi współpracujemy. No. Nie było wcześniej sprzętu do ćwiczeń. TVN. No nie można jednoznacznie odpowiedzieć po tym. TVN raczej by nie miał takich na odchudzanie reklam. Tak. Myślisz? Mi się wydaje, że nie miałby, no. Że to raczej... wiesz, inwestycje, biznes, sklep. To mi pasuje do Onetu i do O2, ta tematyka akurat. Dobra, lecimy z następnym tematem. No dobra, to zamknij przeglądarkę. Zamykamy, tak? Nie, no zostawcie ją teraz. Tak? Teraz zostawiamy. Aha, dobra. No to spróbujemy... Odpalamy Google, zostaw. No na Google weź. No i zobaczymy. Czyli pierwszy test oblany, nie podsłuchują nas dokładnie, śpią. No kurczę, mam tak zarośnięty ogród. Sezon się zaczął, działeczka zakwitła, trawka urosła, no trzeba ją teraz kosić co 2 tygodnie. No ale mam starą kosiarkę i kosi tak długo, mi tak? Schodzi się na koszeniu. Chciałbym mieć taką, że wsiadam na kosiarkę, nie? Tak? I to w 10 minut bym całą działkę skosił. Co tam byś takim kosił? Traktorkiem. Co byś kosił? Trawę? 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 Trawę przede wszystkim bym skosił, ale wiadomo, że jakby jakieś chwasty były, też kosiłby. Zieloną chwasty. Trawę. Masz zieloną trawę tam na działce, to jest zielona trawa. Tak, zieloną. I do koszenia. Ona jest. Jest długa trawa do koszenia i muszę kupić kosiarkę, żeby ją skosić, bo inaczej będzie cały czas brzydka, zarośnięta trawa do koszenia. Spalinową kosiarę. Spalinową, nie? Uwielbiałem ją. Kosić ten zapach i hałas. A macie żywopłoty u siebie?
też jasne, że tak, wiesz, żywopłoty, wiesz jaki to problem? Nie więcej wiem, roboty kosi, niż to. Satysfakcji z posiadania żywopłotów. Chwila prawdy. On cały czas chcą, żebyśmy inwestowali. W kosiarki może. Nie zmieniają się, nie rotują. Nic się nie zmieniło. A jak odświeżysz, nie zmienią się na coś? Odświeżę jeszcze raz. Jasne. Bo są tak jakby te same firmy. To samo, karabiny, Lexusy. W ogóle nic się nie zmienia. Under Armour. Ja myślę, że on był też wcześniej. W ogóle ten Amerykanin robił, że wchodził na stronę FARC.com, nie? I to jest strona ze spisem popularnych stron internetowych. No to dawaj kilka. I przykładowo, przykładowo on wchodził na wszystko je. Fox News. I mamy tutaj maszynkę, ale ja byłem na tej stronie... Która kosi brodę! O, o. Patrz, piłkarz na trawie. Ustawiony kul. Jesteśmy w Matrixie. Patrz, nie ma strony. Tak jakby trawa była skoszona, też jej wtedy nie ma. Ja pierdolę. Wszystko, wszystkie kropki zaczynają się łączyć, nie? Możemy wejść w narzędzia. Możemy zmienić język na angielski. I zobaczyć, czy po angielsku działa. Dobra, ostatni test. Zostańcie jeszcze na 2 minuty. We're gonna go to fork.com. And we're gonna see whether it's true or false, or the government is lying and spying on us. Today we're gonna talk about, weight loss pills. I would like to lose weight really fast. I need to lose weight, like 30 pounds in 1 week because I have a wedding tomorrow. Mm-hmm. Yeah. Yes, you are big as my mother. You're so fat. Flat belly, flat stomach. I'm fat. Fat free. I need to lose weight. Skinny. I want supplements to lose fat. Fast effects, visible abs. Fat loss. I want to gain 6-pack. I wchodzimy na nic. Wiesz co, zapisało się reklamy z polskich stron. Po IP, jesteśmy w Polsce i... I nie da rady. To dobrze, że nie działa. Ja czuję się spokojniejszy. Być może coś przeoczyliśmy w tym teście. Co sądzicie o tym? Piszcie w komentarzach na dole. Subskrybujcie nasz kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Całe pierdolenie. Pierdolić. Po co tak pierdolić?